Witajcie widzowie na kanale Eskeleton Gaming. Dzisiaj kolejny odcinek ze skoków narciarskich w Fortnite. Dzisiaj zbudowaliśmy skocznię Lafty. Ze mną jest dostępny Ganek. Cześć, witajcie. Zapraszamy was na dzisiejszy odcinek. Oczywiście dziś kolejny odcinek z Pucharu Świata. Skaczemy sobie w Lafty, która ma rozmiar skoczni na 116, na 130 metrze oraz punktka na 116. Za tych, co nie wiedzą lub nie pamiętają, w klasyfikacji generalnej prowadzi Daniel André Tandę, drugi jest Karol Geiger, a trzeci Stefan Graf. I przechodzimy do odcinka. Dobra, ja już tutaj lecę, będę leciał na skocznię. Pierwszym zawodnikiem będzie Yuki Asato ze 110 punktami w kwalifikacji generalnej Pucharu Świata. Traci 10 punktów do Simona Amana na miejscu 9. Ale też trzeba zauważyć, że on dostał się do 10, ponieważ ma jeden zaledwie punkt przewagi nad Robertem Johanssonem, bo Johansson ma 109 punktów. Jest już za pierwszą dziesiątką, jest 11 i prowadzi jak na razie w konkursie, ale jego skoku nie pokazywaliśmy, ponieważ nie należał on do pierwszej dziesiątki. Yuki Asato jest już na belce startowej. Czeka na pozwolenie od trenera na skok. Dostał pozwolenie. Dostaje pozwolenie Yuki Asato. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten jakże młody Japończyk. I wybija jakże się niski, z progu. Ale wybija się z progu i leci ładnie. Ale będzie trochę przed punktem K. Nie najgorszy skok, ale też nie będzie to skok, żeby utrzymać jakieś wysokie miejsce na tym konkursie. Nie utrzyma pierwszej dziesiątki, ponieważ Johansson teraz prowadził. Trzeba było skoczyć do punktu, kiedy on skoczył 105 metrów i to niestety nie wystarczyło. No niestety. I prowadzili jak na razie wciąż Johansson. A teraz już kolejny skoczek, czyli Simon Amann. Simon Amann 120 punktów w klasyfikacji Pucharu Świata. Zobaczymy, jak sobie poradzi Schweizer. W tym sezonie jest w dobrej formie. No i tak jak mówiłeś, życzymy mu oczywiście jak najlepiej. Tak jest. Tutaj gdzie jest zaznaczone, skoczył właśnie Yuki Asato. Zobaczymy, czy skoczy dalej niż Japończyk. No i zobaczymy. No i proszę państwa, już jest na belce startowej, ale jeszcze wciąż żółte światło. Nie ma jeszcze pozwolenia na skok. I już dostał pozwolenie na skok. Trener macha orągiewką, już może wybijać się z progu. Simon Amann. Zobaczmy, jak skoczy, wybije się z progu i leci. Ale to leci, był leci. Chyba jeszcze gorszy skok niż Yuki Asato. Dokładnie. Będzie trzeci. Trzecie miejsce. Yuki Asato. Czyli nie Yuki Asato, tylko Simona Amana. I teraz na skoczni pojawi się Michał Hajbek. Austriacki skoczek, który do pierwszej dziesiątki nie był na początku, a dopiero w ostatnim czasie. Też całkiem dobre skoki zaliczył w Kusamo. No tam skakał i oczywiście i był na miejscu bodajże piątym. 130 punktów w klasyfikacji Pucharu Świata. Przegrywa z Kamilem Stochem o 3 punkty. Mhm. I z Piotrem Żyłą o 10. Michał Hajbek już na belce startowej. Dostał zielone światło. Może lecieć. Michał Hajbek. Zobaczmy, jak się poradzi. Oj, to próg zniszczony cały. Wyleciał Michał Hajbek. Tutaj przewrócił się na progu niestety. Oj. Wyleciał ze skoczni, niestety. Nie będzie dobrego miejsca dla Austriaka. Prawie cały rozbieg zniszczył. No, niestety. Ale nie udało mu się najlepiej. Tutaj też wiatr o tym trochę przesądził. Nie jest najlepszy. Ale wiadomo. Michał Hajbek. No a teraz Kamil Stoch. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasz rodak. Ale jest czerwone światło. Trzeba naprawić skocznię.
panowie od naprawiania mają co naprawiać tutaj po zdewastowaniu Michaela Heibecka. No, strasznie go zwiewało na lewą stronę, na rozbiegu samym, więc nie wiemy, czy to był dobry skok. Nie udało mu się wyskoczyć. Niestety. Nie będzie to dodatnym konkursem Austriaka na pewno. A zaraz Kamil Stoch, siódme miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata, 133 punkty. Zobaczmy, jak skoczy dzisiaj tutaj w Lahti. W Kusamo też nie był to jakoś najlepszy skok, ale już na belce startowej Kamil Stoch. Ma jeszcze żółte światło. I dostaje pozwolenie od trenera. Może skakać. Ale zostaje ona jeszcze wycofane, bo okazuje się, że warunki diametralnie się pogorszyły i musi zejść jak na razie. Kamil Stoch. No i będzie teraz wchodzi, jest żółte światło i czeka, i ciągle czeka na dobre warunki. Jest wiatr pod narty, więc może go Kamil wykorzysta. I trener czy dostanie pozwolenie? Ma flagę w górze, ale jeszcze jej nie... Nie macha nią jeszcze. I dostał pozwolenie na skok. Już może wiatr pod narty. Kamil Stoch. Zobaczymy już na rozbiegu. Wybija się z progu i leci i bliski to był skok. Będzie krótko. Nie wiem, czy on nawet wyląduje w pierwszej dziesiątce tym razem. Skoczył praktycznie tak samo jak Sato, Yukiya Sato, ale trochę nawet bliżej. Gorzej. Więc gorzej. Jest dopiero... Jest szósty w tym momencie. Wszyscy w tym momencie jest to, więc może pod tych zawodach w Lahti właśnie Huber będzie w pierwszej dziesiątce. Jest taka opcja, albo Mariusz Lindwig. Albo Lindwig. Dokładnie. No a teraz Piotr Żyła. 140 punktów w klasyfikacji Pucharu Świata. Zobaczymy, czy to będzie daleki skok. Szóste miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata na razie. Jest już na belce startowej. Ale jeszcze ma zielone, jeszcze ma żółte światło, jeszcze nie ma zielonego, bo czerwony wiatr wieje. Na czerwono podświetlony. Wieje z różnych stron skoczni. Są ciężkie warunki, bardzo ciężkie. Ale dostał zielone światło. Ma dobre warunki, jest na podnarty. Dostał jest podnarty. Czy będzie? Jak daleko? Zobaczmy. Piotr Żyła leci. I to był bliższy skok od Kamila Stocha. No. Też jeszcze gorzej, które to będzie miejsce. Został puszczony w słabszych warunkach. Niestety, ale no. Jeszcze jest. Lepiej. Dziesiąty jest. Dziesiąte miejsce dla Piotra Żyły, dopiero dziesiąte miejsce. No niestety. A teraz będzie skakał. Teraz Kobayashi będzie skakał. Ryoin Kobayashi, 201 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. On już wygrywał Puchar Świata przed laty. Jest teraz w całkiem niezłej formie, jest piąty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przed ostatnim konkursem, był trzeci. Zobaczmy, jak będzie teraz. Czy będzie dobry skok, czy jednak nie. Zobaczymy tutaj. Już zaraz pojawi się na belce startowej Rioju. I wciąż czeka na swój, na swoją kolej czeka wciąż. Do Markusa Eisenbichera traci 30 punktów w klasyfikacji Pucharu Świata, żeby objąć czwarte miejsce. No, zobaczmy, jak będzie. Dostaje zielone światło, czy nie? Dostaje zielone światło. Już może oddać skok Japończyk.
Aj, co się dzieje, ale wypadł ze skoczni. Wypada ze skoczni ze Ryoyu Kobayashi. Nie jest to za bardzo udany skok, dlatego poza... Dla tego skoczka. Poza w ogóle wyobraźnią. Fatalny skok. Fatalny. Tak jak Michel Hajbek, ale no to był... Michel Hajbek miał trochę gorszy wiatr nawet. Kobayashi po prostu nie wyczuł na progu. Nie wyczuł progu, tak samo jak Hajbek. Coś się stało złego. A jesteś rozwalony w dostępnym ganku? Jest rozwalony rozbieg, mocno. Mocno, mocno. To ja mam tylko metal i drewno. Oj, mocno, bardzo mocno. I teraz tak na to patrzę. Dobra, to ja to naprawię szybko. To metalem. Tylko tutaj... Już się skończył to drewno. Są widać bardzo złe warunki. Bardzo złe, a teraz Markus Eisenbichler. Ale jeszcze nie dostał pozwolenia na skok. Jeszcze nie jest na belce startowej nawet tutaj. Dzięki tym wszystkim złym skokom wciąż prowadzi Johansson, a jeśli tak dalej pójdzie, no to może ma szansę dziś nawet na podium. Może, zobaczymy, jak poradzi sobie Markus Eisenbichler, który zaraz wyląduje na belce startowej. Ale jeszcze wciąż nie ma pozwolenia. Jeszcze tutaj jest przed belką startową. ...231 punktów w klasyfikacji Pucharu Świata. Jedno jest pewne, Kobayashi dzisiaj mu na pewno nie zagrozi. Dokładnie, może zagrozić Stefanowi Kraftowi, który ma 250 punktów. Ale zobaczymy, jak będzie skakać już na belce startowej. Jeszcze nie dostał pozwolenia, ale... Już się przygotowuję. Ustaw się dobrze, żeby nie było takiej sytuacji jak z Hajbekiem i z Kobayashim. Nie wiem. Tak, no, dość prosto. Spróbuję. Okej. I dostał zielone światło, jest zielone. Zielone światło tutaj. Markusa Eisenbichlera. To jest, próbuję jak najbardziej bezpiecznie skoczyć. I szybkie wbicie, wolne wbicie, bardzo wolne wbicie z progu, ale... Szybki rozbieg, no i to był fatalny skok Markusa Eisenbichlera, nie wiem co się tutaj dzieje. Niestety będzie. To jest dopiero 17. Dopiero 17, 100 km na progu, ale na godzinę, ale to wybicie mu strasznie przeszkodziło. Ale niestety nie poradził sobie z tymi warunkami dzisiaj. Markus Eisenbichler. Będzie widać tutaj na nagraniu, jak na powtórce, jak Markus Eisenbichler, jak tutaj szybko leciał na rozbiegu, ale na progu, jak już się wybijał, bardzo zwolnił i niestety to pogorszyło jego skok. No i zostało trzech. Ta pierwsza trójka. Stefan Kraft na miejscu trzecim, na drugim Karel Geiger, a na pierwszym lider kwalifikacji Pucharu Świata 310 punktów Daniel André Tande. No i zobaczymy, fatalne skoki, czy pozwolą wygrać Johanssonowi. Taka jest oczywiście szansa. No i teraz już tutaj na belce startowej Stefan Kraft. Jest na belce. Jeszcze nie dostaje pozwolenia. Wciąż czekamy. No i dostaje pozwolenie, ale nie ma najlepszych warunków tutaj. Dostaje pozwolenie na skok. No a już na rozbiegu. Stefan Kraft wybija się z progu i leci. To był całkiem daleki skok przed punktem K, ale był to skok, żeby objąć chyba prowadzenie.
Był to skok na objęcie prowadzenia. Oczywiście duża rekompensata za wiatr, ale jest to jedyny skoczek, który w tych warunkach jako tako sobie poradził. Ten wyprzedza Johanssona z przewagą 5 punktów i jest liderem. Masz macy? Mam trochę maców. Jak widzicie, te skoki oczywiście dziś mocno nie wychodzą. Warunki fatalne. A dasz trochę, bo ja tylko musiałbym trochę naprawić tą skocznię, nie? To zaraz to dam ci. Okej. Zanim rzuć. Bo chyba, jak widziałem, to rozbieg też trochę rozwalony, nie? Dobra, i jeszcze masz tutaj? No. Jeszcze to, co metalowe jest, to też... Albo dobra, to, co jest metalowe, już zostawa, to, co nie, to już... Czy, bo auto mi szkoda tego podnieść. O. Dobra. To ja idę co ten... Zrobić, tylko muszę jakoś tam dolecieć, nie? A jeszcze tu! Gdzie? Chodź. No. Jeszcze tu, rozwalone mocno. Dobra. No jak widać tutaj... Jeszcze tutaj nawet. No i zostaje dwóch. Zostaje Kobayashi i już, przepraszam, zostaje Tamde i zostaje Geiger. Najpierw ten Niemiec, a później Norweg. Niemiec i Norweg. Dokładnie teraz. 292 punkty w klasyfikacji Pucharu Świata. Traci 18 do lidera. I zobaczymy, jak skoczy teraz. Czy obejmie prowadzenie, czy może jednak wyleci z pierwszej trójki, z podium. To tego wszystkiego zależy. Raczej nie wyleci, bo Eisenbichler mu nie zagrozi. Kraft jedynie może mu zagrozić, ale to i tak będzie pierwsza trójka. No i zobaczymy. No i dobra, już Karl Geiger już zaraz na belce startowej, już zaraz na progu. Ale jeszcze zeskok, znaczy rozbieg jest jeszcze nie naprawiony. Dobra. A końcówka jest nie naprawiona. Okay, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Mhm. To ja już idę. Okej. Okej, już naprawione, tylko wejdę na górę. I oddam skok tym drugim zawodnikiem w klasyfikacji Pucharu Świata na miejscu drugim. Karl Geiger na belce startowej. Dostaje zielone światło, może lecieć. Karl Geiger już na rozbiegu. Już zaraz na progu. Wbija się z progu i leci i... Słabo skoczył Karl Geiger, te warunki też nie za dobre. Ale chyba będzie to miejsce piąte, jak widzimy. Będzie miejsce piąte bodajże. No a zaraz, lider kwalifikacji Pucharu Świata, Daniel André Tande. Raczej Geiger nie powinien mu zagrozić w dzisiejszym konkursie. Raczej będzie liderem wciąż, ale zobaczymy, jak skoczy. Jeśli skoczy jeszcze gorzej, no to Geiger będzie mógł się cieszyć z prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Albo Stefan Kraft wejdzie na drugie miejsce. To jest bardziej prawdopodobne. Gdyby Tandem teraz przegrał, no to będziemy mieli lidera Stefana Krafta. Czy tak się stanie? To by było w sumie dosyć ciekawe. Zwycięstwo Austriaka. Ale zobaczymy, bo został Tandem. Jest duża szansa, że Austriak wygra dziś, ale raczej nie powinien zostać liderem Pucharu Świata. Widzimy tutaj, Daniel André Tande ma za dużą przewagę nad Stefanem Kraftem, tutaj aż 60 punktów. Daniel André Tande 310 punktów w kwalifikacji Pucharu Świata. No i już zaraz na belce startowej. Mhm.
No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy dostanie zielone światło? Jest na belce i czeka. Jeszcze żółte. No i trener macha chorągiewką, zielone światło pali się i zobaczymy, jak skoczy. Daniel już może oddać swój skok, już na rozbiegu. Daniel Andretande wybija się z progu i leci... Oj, słabiutki skok, turbulencje. I to chyba Kraft zostanie pierwsze miejsce tutaj na skoczni w Lahti. Bardzo fatalny skok. Lahti to jest jego skocznia. Lahti to jest jego skocznia. On tutaj wygrywał Mistrzostwa Świata. A teraz może zostać liderem Pucharu Świata. Które będzie miejsce dla Tandego, bo tutaj gra ogromną rolę. Proszę Państwa, jeszcze przeliczamy punkty. Noty pomimo tego dostał wysokie, bo jak to zawsze Tande. Świetna sylwetka, ale które to mu da miejsce? Kraft na pewno wygra, Johansson na pewno będzie drugi, a Huber na pewno będzie trzeci. To jest pewna trójka, on będzie który... jest czwarty. Czwarty Daniel Andretande. Jest czwarty, a zatem będzie prowadził wciąż w Pucharze Świata, ale zaledwie 10 punktów przed Kraftem. Czyli Kraft, podsumowujmy. Te podium, czyli tak, na pierwszym miejscu Stefan Kraft, tak? Na drugim Robert Johansson, na trzecim Yuki Asato, na czwartym Daniel Huber, na czwartym Tande, na piątym Huber, szósty Lindvik, siódmy Geiger, ósmy Pawlovčić, dziewiąty Laniszek, dziesiąty Eisenbichler, jedenasty Stoch, dwunasty Żyła, 13 Kobayashi i tak dalej do samej 30. Nie chce mi się już tego mówić. A więc Michael Hajbek chyba nie obejmie, czy nie utrzyma prowadzenia w pierwszej dziesiątce. Chyba obejmie je tutaj Huber. Zobaczymy jeszcze po przeliczeniu tych wszystkich punktów. Tak, dobra, ja już tutaj idę na górę i zrobię jakieś podsumowanie. Okej. No, dobra. A więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało tutaj zawody w Lahti, to możecie stawić łapkę do góry. Subskrybujcie kanał po więcej skoków narciarskich w Fortnite. My będziemy się żegnać, tak? Tak jest. Trzymajcie się. Na razie. Strzała. Strzała.